skoczni. Baczność do hymnu państwowego. Witam bardzo serdecznie pana zastępcę prezydenta miasta Chorzów, Marka Pukara. Witam bardzo serdecznie panią Katarzynę Ołoszyn, dyrektora delegatury Polskiego Biura Wolnego Światu Publicznego. Witam bardzo serdecznie pana Radomisza Sałamachę, wicedyrektora z Polskiego Biura Wolnego Światu Publicznego. Naszego księdza, Tomasza Pachutę, bardzo serdecznie. Witam wszystkich państwa, rodziców, znaczy panią przewodniczącą na terenu wiejską. Witam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie was. Dzisiaj jest wasze święto. Cieszymy się, że znaliśmy po prostu tak zajętych gości i rodziców was pierwszych, które bardzo serdecznie witamy w wyborach szóstkim. Szczególnie ciepło witam bohaterów dzisiejszego spotkania, naszych pierwszych rodziców. Proszę pana radnego do ślubowania. Wysnąć. Baczność do ślubowania. Staram się być dobrym i uczciwym. Szanowny panie dyrektorze, każda piękna chwila ma swoją datę ważności. Dla nas i naszych dzieci to właśnie dzisiejszy dzień, 24 października 2024 roku. Jest to piękną i ważną chwilą. W imieniu rodziców, uczniów klasy 1A i 1B zwracamy się do pana z prośbą o dokonanie aktu pasowania naszych dzieci na uczniów szkoły podstawowej nr 6 i włączenie ich tym samym do grona uczniów szóstki. Proszę pana dyrektora szkoły, pana Sebastiana Plewę, o dokonanie uczestnego pasowania na ucznia szkoły podstawowej nr 6 imienia Szymona Szkoły Podstawowej. Wasze życie nie tylko wiedzą, ale także wartościami. Tak.
ale uczniowie, Kielczanie, czy cieszycie się, że jesteście uczniami? Podoba wam się w szkole? Bardzo wam serdecznie dziękuję. Życzę wam wspaniałych, pięknych dni, które będą w szkole, wspaniałych przyjaźni i wszystkiego, czego sobie życzycie. Dajcie na pokładzie. Życzymy wam państwu właśnie ścieżkę, kolonie i ławę zdrowia. Hałasu, tylko z radości. Życzymy, by sukcesy gościły w zeszytach i w dzienniczku. U wszystkich dzieci bez wyjątków od poniedziałku aż do piątku. Ale wszystko wyszło perfekcyjnie. Dziękuję Hałasy, teraz pierwszej, ja mam marzenie.